Dobry wieczór Państwu. Witamy bardzo serdecznie na kolejnym wykładzie Uniwersytetu Trzech Pokoleń. Moje nazwisko Urszula Tak. Mam dzisiaj przyjemność moderowania dzisiejszego wykładu. Szanowni Państwo, dzień jest dobry, bo deszczowy. Żeby pomyśleć o polityce, skłonić może siebie do jakiejś refleksji. Polska jest po wyborach, a Niemcy są przed. To jest bardzo ciekawa sytuacja. W tym roku Turyngia, Saksonia i Brandenburgia pójdą do urn wyborczych i przy aktualnych słupkach poparcia w grze są przede wszystkim CDU, AfD i języczek uwagi Sojusz Szalewagen-Gnur. Pokazuje to, że populiści zostaną z nami to na długo. Za rok mamy wybory do Bundestagu, a aktualna koalicja rządowa ma od miesięcy poparcie w sumie na poziomie 33%. Jedna z partii rządowych, Wolni Demokraci, będzie walczyć o 5-procentowy próg wyborczy. Partia kanclerska SPD ma 16% od miesięcy, także to nie jest nowa sytuacja. Przez kilka ostatnich lat klasycznymi chłopcami do bicia w niemieckich mediach była Polska i Węgry, bo byliśmy za młodzi do demokracji albo zbyt niedorośli. Dziś partie populistyczne są w rządach nie tylko na Węgrzech, w Polsce na szczęście już nie, będziemy o tym pewnie zaraz słyszeć, ale i we Włoszech, i w Finlandii, i w Holandii, i mają silne wpływy w wielu różnych krajach, nie wspominając w ogóle o USA. I to, co wydawało się być problemem dla wielu dziennikarzy, wielu polityków tutaj w Niemczech, jako problem krajów bloku wschodniego i mentalności wschodniego społeczeństwa, okazało się zupełnie innym fenomenem. Dziś w zasadzie nie ma dnia, by nie przeczytać w niemieckich gazetach, jak bardzo Niemcy mylili się w polityce wschodniej. Jest samokrytyka publiczna, przyznawanie się do arogancji i wyznania licznych grzechów. Debat na ten temat jest mnóstwo. Ale cóż, rzeczywistość przyspiesza. I 9 kwietnia, czyli 10 dni temu, Elon Musk powiedział, że sztuczna inteligencja będzie w przyszłym roku, a najdalej w roku 26, inteligentniejsza niż najinteligentniejszy człowiek. Czyli inteligentniejsza od nas. I są duże szanse, że tak się stanie. Już teraz sztuczna inteligencja ma wpływ na wybory poprzez formatowanie naszych poglądów. I być może siedzimy w jaskini platońskiej i widzimy tylko cienie i nie rozumiemy, że zmiana już się dokonała. Konia z żebem temu, kto powie, jaka będzie Europa za 2 lata, a już za 10, to myślę, że nie ma tak odważnych, żeby prognozować. Cieszę się z Państwem na wykład pani profesor Anny Pacześnia, która przyjechała do nas z Wrocławia, z Uniwersytetu Wrocławskiego. Pani profesor kierowała bardzo ciekawymi projektami naukowymi, między innymi projektem, którego tytuł szalenie mi się podoba, Porażka wyborcza jako katalizator zmian w europejskich partiach politycznych. To bardzo ciekawe, bo będę już na miejscu zastanowić się nad tym, czym jest porażka wyborcza. Ale temat dzisiejszego wykładu brzmi bardzo ciekawie. Konsekwencje wyborów parlamentarnych 2023 dla reputacji i relacji międzynarodowych Polski. Zapraszamy bardzo serdecznie do wykładu. Dziękuję bardzo. Jak Państwo widzą, jak była kolejka po wzrost, to ja tam się nie dopchałam, więc tak sobie przesunę to na bok, żeby Państwa widzieć i żeby mnie było widać za tego blatu. Od razu powiem, że zasługą takiego tytułu, to jest zasługa, to jest pani Hanna, dlatego że zastanawiałyśmy się wspólnie, o czym porozmawiać w kwietniu, czyli ładnych parę miesięcy już po wyborach. No raczej nie o samych tylko wyborach i o wyniku, bo myślę, że Państwo po pierwsze doskonale ten wynik znają, być może
że uczestniczyli Państwo też w tych wyborach, a przede wszystkim no to dziennikarze opisali to wzdłuż i wszerz, to co się w Polsce wydarzyło, aczkolwiek ja oczywiście do tego troszkę wrócę na początku wykładu, no bo jak mamy mówić o konsekwencjach dla tych relacji międzynarodowych, no to dobrze sobie przypomnieć, co takiego się stało. Więc jako, że tak, to ma być wykład, ale ja generalnie jestem taką osobą, która woli rozmawiać niż tylko wykładać jak z katedra, to oczywiście podjęłam się tego zadania, ale jeżeli by Państwo już coś chcieli mówić w trakcie, wyrazić nawet nie tyle pytania, tylko macie jakieś od razu przemyślenia, to bardzo proszę, a jak nie, no to ja mam raptem 13 slajdów. Nie wiem, czy 13 to dobry pomysł, ale jest ich 13, więc nie ma tego dużo, aczkolwiek ja potrafię na jednym slajdzie się zatrzymać, zawiesić i rozmawiać długo, w zależności od tego, jaka jest potrzeba. Ale postawiam sobie na dziś, żebyśmy my się wspólnie zastanowili nad trzema pytaniami. Jeżeli mamy konsekwencje tych wyborów rozpatrywać właśnie w takiej perspektywie szerszej, a nie tylko wewnętrznej, chociaż być może też do niej wrócimy, bo ona oczywiście też jest ważna, chociażby w relacjach z Unią Europejską, dopóki nie uporządkuje się sytuacja w Polsce, to myślę, że te relacje mimo pokładów dobrej woli z obu stron wcale nie muszą tak szybko się poprawić. Więc no, pierwsze pytanie to, czy zmiana rządu, powiedzmy w ogóle, tak, ale no, koncentrujemy się na Polsce, przyczynia się do zmiany reputacji państwa na arenie międzynarodowej. Ja też powiem parę słów, czym jest reputacja, bo to niekoniecznie jest tylko wizerunek, tak, państwa. To jest troszkę szersza kategoria, dlatego sobie ją właśnie wybrałam. Jak wynik wyborów parlamentarnych wpłynął na relacje zewnętrzne Polski? Być może, że jest jeszcze za wcześnie o tym, żeby mówić, ale myślę, że to miejsce, czyli dla mnie państwo sąsiednie, dla państwa ten kraj, w którym żyjecie, na pewno wypatrywał tych wyborów i takiego wyniku, bo to nie jest anegdota, ale rzeczywiście tak było, że już w listopadzie zostałam zaproszona przez jedną z partii no obecnie w opozycji, czyli CSU, żeby no teoretycznie partii dosyć bliskiej Zjednoczonej Prawicy w Polsce, aby wytłumaczyć, jakie to będzie miało konsekwencje, przede wszystkim na relacje polsko-niemieckie, bo no, nie, z jednej strony rzeczywiście wydaje się, że niemiecka klasa polityczna przez 8 lat wykazywała się stoickim spokojem i nie reagowała na pewne zaczepki, no, ale z drugiej strony jasne jest, że klimat nie był za dobry i zawsze to jakby padało pytanie, czy to jest tak na serio, czy to jest na użytek wewnętrzny, tak? Więc no było takie pytanie już, jak mówię, w listopadzie, czy w jakim kierunku to teraz pójdzie. Co było o tyle też ciekawe, że przecież formalnie Platforma Obywatelska jest razem z CDU i CSU w jednej grupie politycznej, tak? Ale patrząc na właśnie na tą bardziej konserwatywną część tego tandemu chadeckiego w Niemczech, no to wydawało się, że częściej ta bliskość, zwłaszcza pod względami tymi takimi społeczno-kulturowymi, mogłaby być właśnie ze Zjednoczoną Prawicą, ale jej nie było. O tej antyniemieckiej narracji ja też przypomnę, zwłaszcza, że ona nie zniknęła, tak, można powiedzieć, tyle tylko, że oczywiście ona ma trochę inną wagę w momencie, kiedy jest suflowana przez partię, która nie rządzi, tak, więc to jasne. No i czy to ostatnie pytanie, takie trochę zaczepne może, ale no Polacy wiadomo, są zaczepni, czy spełniają się nadzieje opinii międzynarodowej pokładane w zmianie ekipy rządzącej w Polsce? I jakie tutaj mogą być rafy z punktu widzenia tych, którzy te nadzieje mieli zbyt duże? To znaczy, że ta zmiana to będzie o 180 stopni. Tak, my się czasami śmiejemy, że zmiana będzie o 360, czyli tej zmiany nie będzie, tak? Więc może nie jest tak, że zmiana jest o 360, czyli jej nie ma. Oczywiście jest, ale z czego wynika, czy jak można tłumaczyć, bo z czego wynika, to są trochę interpretacje nasze. Co może sprawić, że to nie będzie aż tak proste, jak się wydawało niektórym za granicą, zwłaszcza wtedy, kiedy komentowali wybory, na przykład 16 października, bo przecież nagłówki gazet były pełne.
Więc krótko o sytuacji przedwyborczej, w jeden slajd, po to, żeby jakby wskazać na te rzeczy, które później będę omawiała. I zresztą one wybrzmiały trochę w tym zaproszeniu, bo jasne jest, że jak się mówi o polityce, zwłaszcza o tych rzeczach, które się dzieją obecnie, no to w zależności od tego, kto jakie ma własne przekonania polityczne, to trochę inaczej to ocenia. Więc ta silna polaryzacja dlatego tutaj jest jako punkt pierwszy, no bo rzecz jasna nie chodzi tylko o polaryzację pomiędzy partiami politycznymi, pomiędzy politykami, ale ta polaryzacja, no ona weszła głęboko w społeczeństwo. To nie jest polski tylko fenomen, tak? Wiemy, że wiele krajów w ten sposób funkcjonuje. I to jak pani tutaj wspomniała o tym, czy my dorośliśmy do demokracji, czy nie, no to wystarczy spojrzeć na, no jednak dorosłą chyba demokrację, jaką jest demokracja amerykańska. I to, jak tam głęboko weszła polaryzacja pomiędzy politykami, a partiami politycznymi, ale również społeczeństwem, no można powiedzieć, że nie jest pocieszające, ale pokazuje, że to jest jakby szerszy fenomen, którego tutaj no nie będziemy omawiać. No ale w związku z tym ja sobie też zdaję sprawę, że część z Państwa może czasami się podczas mojego wykładu zżymać na pewne określenia, bo na przykład uważacie, że nie wiem, hasło Poland is back, które znowu też było w październiku odmieniane przez wszystkie przypadki, niezależnie kto jakim językiem mówi, wzbudzało irytację na przykład po prawej stronie sceny politycznej, ale jeszcze do tego wrócę, bo taki slajd o tym, tym powrocie Polski też mam. Oczywiście tutaj chyba nie ulega dyskusji, bo to przyjmowała również Zjednoczona Prawica, że mieliśmy do tych wyborów 15 października napięte relacje na linii polski rząd Komisja Europejska, choć być może, znaczy nie być może, bo pamiętam jak to było przedstawiane, nie napięcie na linii polski rząd Komisja Europejska, tylko polska Komisja Europejska, tak? Czyli chodziło o to, żeby jakby uzmysłowić nam, opinii publicznej, że tak naprawdę no coś tutaj, że tak, po pierwsze Komisji Europejskiej chodzi o to, żeby wymienić polski rząd, bo jej się ten rząd nie podoba, ale też taka sugestia, że to nie tylko chodzi o kwestie takie polityczne, tylko że generalnie Unia Europejska ma coś przeciwko Polsce, tak? Więc no tutaj po części widać, może nie moje poglądy, no ale no generalnie jednak to był konflikt pomiędzy polskim rządem, który, no trzeba powiedzieć, nie wypełniał nawet tych zobowiązań, do których sam się podjął. No i oczywiście jakby to, że państwo członkowskie nie we wszystkim, nie ma też obowiązku słuchać się, tak, no to jest wspólny nasz projekt, ale że są pewne napięcia, i które czasami nawet trafiają do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to też jest całkiem normalne, więc można powiedzieć, że nastąpiła jakaś tam normalizacja, no ale jasne jest, że przywoływane tutaj przez panią Polska i Węgry, no służyły za takich chłopców do bicia również, dzięki temu można było ukryć niektóre, można nie ukryć, przemilczeć albo schować trochę problemy tych krajów wywoływanych przez te państwa członkowskie, no które nie należą do tej grupy nowych państw członkowskich, aczkolwiek w żaden sposób nie chcę tutaj usprawiedliwiać. No rzeczywiście problem był i on się przejawiał chociażby w tym, że dopiero niedawno, parę dni temu, dostaliśmy pierwszą transzę w Polsce, pierwszą transzę pieniędzy z funduszu odbudowy. Oczywiście tam te wcześniej pieniądze były, ale to były takie pieniądze powiedzmy na rozruch, czyli na obsługę administracyjną. A więc rząd Donalda Tuska odtrąbił zwycięstwo w ten poniedziałek, ponieważ przelew przyszedł, tak. No i kolejna kwestia to sytuacja przedwyborcza, to ta antyniemiecka retoryka rządu Mateusza Morawieckiego i lidera Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, czyli tak naprawdę nawet ważniejszej osoby. Zresztą jak będę miała slajd o tej antyniemieckiej narracji, to zobaczą Państwo, że ja szukałam naprawdę też innych cytatów, ale wszystkie są z Jarosława Kaczyńskiego z tego okresu przedwyborczego. Po wyborach trochę to się po stronie Zjednoczonej Prawicy trochę rozproszyło i spluralizowało. Tam są również cytaty z innych osób. Więc to na pewno no nie budowało dobrych relacji, czy może tak, dobrej atmosfery, bo relacje wcale nie były już takie złe, tak? Natomiast atmosfera nie była dobra. Tu nawet jadąc do Państwa, jechałam
w przedziale wypełnionym Polakami, którzy mają swoje naprawdę tutaj relacje w Berlinie. I ta sączona, antyniemiecka narracja, to nie były osoby mocno starsze, ona była naprawdę widoczna w tych rozmowach, tak? Co mnie naprawdę zdziwiło, dlatego że nie są to osoby, które, nie wiem, nie wychyliły nosa spoza swojego miejsca zamieszkania, tylko mają tutaj czy swoje dzieci, czy jakieś relacje zawodowe. Więc to też psuje, że tak powiem, takie relacje oddolne, tak, społeczne, jeżeli się przez długi czas słyszy, że no, Niemcy to coś mają przeciwko nam, nie tylko tej formacji politycznej, no to u niektórych to się pewnie jakoś osadza, jeżeli nie konfrontują się z inną rzeczywistością, nie mają możliwości przetestowania tego na własnej skórze. No problemem było również to, że tak naprawdę konfliktowaliśmy się ze wszystkimi, mówię teraz my, ale no, polski rząd, niemal ze wszystkimi sąsiadami, to może z wyjątkiem Bałtów, to ja wziąłem chyba od tego Juliusza Smolara, który w jakimś artykule napisał, że chyba tylko z Bałtami jeszcze nie byliśmy pokłóceni. I rzeczywiście, nie wiem, czy Państwo to pamiętają, mnie to tak troszkę z uśmiechem to traktowałam, jak zaraz na początku 2016 roku, czyli kiedy Zjednoczona Prawica no właśnie wygrała w 2015 roku zarówno wybory prezydenckie, jak i wybory parlamentarne, to ogłosiła, albo to nawet było już pod koniec 2015 roku, że oto zmienia alianse w ramach Unii Europejskiej, no bo oczywiście jesteśmy w Unii Europejskiej, ale może powinniśmy mniej dopieszczać te relacje niesymetryczne zdaniem Zjednoczonej Prawicy z Niemcami, które prowadził wcześniej Donald Tusk, a później po nim przyszła Ewa Kopacz. I trzeba zmienić sojusznika, no i wytypowana została Wielka Brytania. Dlatego to było, o tyle to było zabawne, że no, nikt nie, może nie przewidział, że już parę miesięcy później, czyli w czerwcu 2016 roku, po referendum w Wielkiej Brytanii, okaże się, że no, nasz sojusznik, który miał być właśnie, mieliśmy razem działać, może nie rozbijać Unię Europejską od środka, ale jakby próbować przywrócić Unii Europejskiej pożądany zdaniem prawicy, czyli konserwatystów w Wielkiej Brytanii i w Polsce Zjednoczonej Prawicy kształt, no okazało się, że ten nasz sojusznik będzie miał zupełnie inne problemy na głowie, a nie to, w jaki sposób budować pewne koalicje blokujące na przykład w Unii Europejskiej. Więc raczej szukaliśmy właśnie przyjaciół dalej, a bliżej to, czyli wokół nas, to raczej był problem. I włączyłabym to nawet Ukrainę, tak? Bo oczywiście nam trochę ten obraz się zmienił od lutego 2022 roku i to, w jaki sposób również rząd, nie tylko obywatele Polski, zareagowali na to, co się wydarzyło za polską wschodnią granicą. No ale wcześniej te relacje wcale nie były takie idealne i jakby też dowodzi to tego, jak bardzo politycy po 2015 roku byli mało zainteresowani tym, żeby te relacje, nie wiem, pielęgnować. One były zbudowane, tak, przez wcześniejsze ekipy, ale nie były jakoś szczególnie dopieszczane, nie szukaliśmy tych kontaktów. Wszystko to można sprowadzić, może to jest trochę uproszczenie, do tego problemu, że polityka zagraniczna to było narzędzie polityki wewnętrznej. Ja wiem, że to nie ani nie ja wymyśliłam, to było powtarzane nieraz, ale jak no wiele na to wskazywało, już nie chodzi o to, że to lider partii rządzącej nie czuje polityki zagranicznej i chyba trochę się nawet do tego przyznaje, ale nawet jak popatrzymy sobie na format osób, którym powierzano Ministerstwo Spraw Zagranicznych w tym okresie, to nie chodzi o to, bo to byli również profesorowie, tak? Ale no, profesor nie zawsze potrafi dobrze prowadzić politykę zagraniczną, bo jednak jest teoretykiem, a nie praktykiem. Więc no, to pokazywało, że tak naprawdę to centrum polityki zagranicznej jest raczej gdzie indziej niż w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, ale że generalnie to właśnie nie jest ministerstwo, które jakoś skupia uwagę tych, którzy rządzą. No i żeby tak już nie było, ten obraz nie był taki czarny, no to ten ostatnia kropka, czyli że no, wiele się zmieniło po agresji Rosji na Ukrainę w lutym 2020 roku, bo
wizerunek, nie wiem czy już reputacja, ale wizerunek Polski się zmienił. Przeciwnicy tego rządu Zjednoczonej Prawicy trochę się zżymali, mówiąc, że to wszystko wypracowali obywatele, przyjmując otwartym sercem i domami, a spija śmietankę rząd. No ale no, może to jednak jest uproszczenie, dlatego że to nie obywatele, a polski rząd przyznał chociażby świadczenia dokładnie takie same dla Ukraińców, jak dla Polaków, co zresztą później było krytykowane, ale nie zaraz jeszcze w 2022 roku, więc to na pewno jakoś ten obraz Polski za granicą trochę zniuansowało, zwłaszcza, że jeszcze tutaj tego nie napisałam, ale no, państwo wszyscy na zachodzie, tak, od polskiej granicy pamiętają, dlatego że opinia publiczna, media o tym dużo mówiły. Mnie w Belgii bardzo często o to pytano, co to się dzieje na tej polsko-białoruskiej granicy. I to było przed oczywiście tą agresją, czyli też mieliśmy wtedy złą prasę. Tak? No, więc w tym sensie ta prasa się polepszyła. Polski rząd to skrupulatnie wykorzystywał, to co pani powiedziała, że teraz w kampanii wyborczej niemieckiej jest mowa o tym, że niemiecka klasa polityczna nie miała racji co do Rosji, no to z kolei Polacy na każdym kroku mówili, trzeba nas było słuchać, byśmy mieli rację i tak dalej, chociaż z drugiej strony nie wiem, na ile państwo śledzą polską politykę, no to jeszcze w grudniu 2021 roku, czyli naprawdę dwa miesiące przed agresją Rosji na Ukrainę, Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało szczyt partii, które, ja nie mówię, że Prawo i Sprawiedliwość jest partią prorosyjską, nie ma takich dowodów, natomiast no, część partii, która została zaproszona na tą konferencję do Warszawy, co szumnie nazwano szczytem, no, nie ukrywa nawet tych dobrych relacji z Kremlem. No, wystarczy wspomnieć, że jako, że w 2022 roku odbyły się wiosną wybory na prezydenta Francji, no to chociażby liderka Zjednoczenia Narodowego, czyli pani Marine Le Pen, jeszcze może nie w grudniu, ale w lutym już miała przecież wydrukowane ulotki wyborcze z Władimirem Putinem. I ona też była gościem właśnie Prawa i Sprawiedliwości w grudniu. Więc z tym przewidywaniem i ostrzeganiem, że my żeśmy tak zawsze mówili, tak, to prawda, że zawsze Polacy byli postrzegani w Unii Europejskiej jako rusofobi, tak? Więc w tym sensie tak. No ale czyli tak wyglądała sytuacja ta przedwyborcza. No i oczywiście państwo też przysłuchując się, niezależnie czy to w Polsce, czy w Niemczech, to wiecie, że politycy zawsze nam mówią, że te akurat wybory, przed którymi stoimy, są najważniejsze, są kluczowe i w ogóle po nich świat będzie wyglądał inaczej. I to niezależnie od tego, czy to są wybory parlamentarne, czy to są wybory europejskie. Więc czasami możemy się uodpornić na to rzeczywiście, czy te wybory są rzeczywiście aż tak wyjątkowe. Natomiast tutaj zacytowałam, specjalnie nie cytowałam niemieckich gazet, bo państwo je znają, w związku z tym uznałam, że to nie ma takiej potrzeby, ale oczywiście w tym chórze, jak ważne są to wybory, to są cytaty sprzed wyborów, tak? Czyli zarówno Amerykanie, Brytyjczycy, Francuzi, Hiszpanie, wszyscy wskazywali, że ta waga jest, wyborów jest ważna. Oczywiście w zależności od opcji politycznej, tak? Zwłaszcza ten ostatni fragment z hiszpańskiego El Mundo, który mówi o tym, że gdyby tak Prawo i Sprawiedliwość wygrało, no to, że to pogrzebie wolę zmian milionów Polaków, to oczywiście pokazuje no, pewien profil ideowy tego czasopisma, jasny. Ale rzeczywiście racją jest, że ta kampania czasami miała wymiar taki apokaliptyczny, to znaczy walka dobra ze złem. I to zarówno jedna, jak i druga strona tak mówiła, tak? Bo przecież Donald Tusk, wracając latem 2021 roku, rezygnując z posady, powiedzmy, czy z funkcji przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej, powiedział, że wraca do Polski, dlatego że trzeba walczyć ze złem. Więc ta narracja właśnie taka diaboliczna, apokaliptyczna była z obu stron. No ale generalnie zwracano uwagę to, o czym dzisiaj mieliśmy się zastanowić.
że w zależności od wyniku tego wyborów, od wyników tych wyborów będą zależały relacje pomiędzy Brukselą a Warszawą, że to będzie również wpływało na przyszłość wojny w Ukrainie. No i to, co też wzbudzało duże zainteresowanie, to czy w ogóle da się wygrać wybory z partią, która nie zawsze stosuje, znaczy ma mnóstwo narzędzi, każda partia, która rządzi, i nie waha się ich użyć podczas kampanii wyborczej, tak? Więc jako że przywoływane już Węgry, czyli ponownie przywołam Węgry, miały również wybory rok wcześniej, no i okazało się, oczywiście to wynika nie tylko z tego, że Viktor Orbán jeszcze dłużej rządził, w związku z tym jeszcze więcej tych narzędzi miał i zmonopolizował sobie nie tylko media publiczne, ale również podporządkował sobie albo zniszczył media prywatne, ale to jest również kwestia innej ordynacji wyborczej. Niemniej część opinii publicznej, międzynarodowej, no nie wchodzi w takie szczegóły, no i uznali, że skoro w opozycji na Węgrzech w kwietniu 2022 roku nie udało się wygrać wyborów, no to tylko cudem, znaczy to byłby cud, gdyby udało się w Polsce, stąd to zainteresowanie. Duże i rzeczywiście ja nie pamiętam tak dużego zainteresowania, no bo jako politolog, który lubi czasem coś pokomentować, nie znam oczywiście wszystkich języków, no ale wystarczy angielski, francuski, jakoś tam się jesteśmy w stanie dogadać, żeby tak duże było zainteresowanie, i to powiem nie tylko o dziennikarzy z Europy, ale również na przykład w jakiś sposób ludzie też jakby próbowali się kontaktować z polskimi politologami czy tam komentatorami, nie wiem, z Kolumbii na przykład, tak? No to było, my zawsze lubimy myśleć o sobie, że naprawdę jesteśmy pępkiem świata i wszyscy się nami interesują, ale też te wybory rzeczywiście były, wzbudzały zainteresowanie, ale oczywiście nie tylko sceny, nie wiem, środowiska międzynarodowego. To jest zdjęcie z mojego miasta, czyli osławionego osiedla Jagodno. To jest osiedle, gdzie mimo że lokale wyborcze w Polsce są otwarte do godziny 21, to tam ludzie stali i ostatnie osoby oddały głos o 3 w nocy. Oczywiście przeciwnicy miasta, które organizuje siatkę lokali, mówiły, że to nie ma się czym chlubić, dlatego że to oznacza, że źle to zostało zorganizowane i trzeba było otworzyć więcej lokali wyborczych. Niemniej no, obrazek poszedł w świat, pokazujący, że rzeczywiście Polacy tłumnie ruszyli do tych wyborów. Nie pamiętam, jaka jest frekwencja w Niemczech, tak? Ale mam wrażenie, że średnia frekwencja jest jednak wyższa niż w Polsce, więc tutaj mieliśmy niespełna 75%, no to nie jest dramat, tak? Znaczy w sensie dramat organizacyjny, tak? Natomiast no, okazało się, że naprawdę nie byliśmy na to przygotowani w takim sensie organizacyjnym, chociażby akurat moi dwaj synowie byli w lokalach wyborczych i mówili, że czasami trzeba było zamykać na chwilę, bo nie było kart do głosowania. Co oznacza, że naprawdę nikt się nie spodziewał aż tak wysokiej frekwencji, no bo jasne jest, że nie marnujemy papieru i nie drukujemy tyle kart, więc je trzeba było rzeczywiście dodrukowywać w trakcie. No i to są nagłówki znowu tylko w języku angielskim, nie będę tam ich tłumaczyć, no ale generalnie rzeczywiście nawet no one są z internetu, tak, więc wszyscy, skoro tak duże było zainteresowanie wyborami przed, no to oczywiście wynik też wzbudził to zainteresowanie. No i teraz pytanie, nawet ja chyba na nie odpowiem, ale na ten problem dotyczący reputacji na arenie międzynarodowej, czy ta reputacja Polski się zmienia po tych 8 latach i od października? No, jak powiedziałam, reputacja nabywa czasami utożsamiana z wizerunkiem, natomiast ci, którzy się tą kwestią zajmują, mówią raczej, że no, wizerunek to jest coś, co traktujemy, co sami kształtujemy, tak? Czyli no, oczywiście robimy to po to, żeby pokazać na zewnątrz, ale reputacja jest jeszcze czymś więcej, dlatego że reputacja to jest tak naprawdę ta relacja pomiędzy tym, kto
o czyjej reputacji mówimy, a oczekiwaniami tego jego otoczenia w stosunku do, no w tym przypadku w stosunku do państwa. No i tak jak wizerunek, jak się dosypie sporo pieniędzy i ma się ludzi, którzy potrafią kształtować wizerunek, to no można go, nie powiem, że zrobić coś z niczego, ale rzeczywiście można wypromować zarówno człowieka, zarówno polityka, jak i w odpowiednio długim czasie. I może nie będę podawać przykładów, chociaż jeden mi się ciśnie na usta, czyli ktoś, kto aspiruje do ważnej funkcji państwowej, jest mało znany, a po kilku miesiącach wygrywa wybory. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, o kim myślę. Więc to się da zrobić, tak? I tak podobnie z wizerunkiem państwa. Natomiast no, reputacja jest nieco wrażliwszym konstruktem. Ona jest bardzo podatna na kryzysy. I to może zniweczyć taką długoletnią pracę nad jej budowaniem. Państwo jako osoby, które w większości, które są, mają korzenie w Polsce, a funkcjonujecie w innym kraju, to też wiecie, że ta reputacja Polski, ona się zmieniała, tak? No, na pewno po przełomie 89-90 i tu chodzi o Polskę, ale również o Polaków, jak byli postrzegani. No a jeśli chodzi o tą kwestię polityczną, to rzeczywiście no, reputacja przez te 8 lat, nie ostatnich, tylko wcześniejszych, tak? No, bo to rzeczywiście mieliśmy od 2007 roku inny rząd, więc tutaj to budowanie reputacji było, jakby miało zupełnie inny cel, czy jakie inne podstawy, tak jak w przypadku rządu Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, raczej chodziło o to, żeby pokazać, że my jesteśmy w głównym nurcie i jakby nie jesteśmy ani hamulcowym, tak? Wręcz pamiętam, jak była prezydencja Polski w Unii Europejskiej w 2011 roku, kiedy Radosław Sikorski wygłosił przemówienie w Berlinie, mówiąc, że Niemcy są dla nas, dla Unii Europejskiej powinny być przykładem, w jaki sposób powinna się posuwać integracja, powinniśmy dążyć do federalizacji. Można powiedzieć, że święć się od papieża, tak? Czyli taki był pomysł, czyli idziemy w głównym nurcie i dzięki temu jesteśmy w stanie budować sojusze, czy to w Unii Europejskiej, czy szerzej. To zostało zakwestionowane i została zupełnie inna narracja, ale nie tylko narracja, bo narracja jest pewnym takim jakby posypką tego, co, czyli cały koncept był inny, mówiący o tym Zjednoczonej Prawicy, że nie, jeżeli nie zależy nam na tym, żeby być w głównym nurcie, jeżeli to wymaga, nie wiem, odstąpienia od własnych interesów, tak? No i to cała z tym konsekwencje takiego postrzegania polityki zagranicznej były, jakie mogliśmy obserwować. No ale z punktu widzenia no właśnie reputacji, to państwo polskie zaczęło być postrzegane no właśnie jako taki trochę hamulcowy, nieskuteczny gracz, chociażby na arenie unijnej. To jest oczywiście, ta reputacja jest budowana na podstawie tego, czy państwo jest postrzegane jako wiarygodne, czy to, jakie ma kompetencje na arenie międzynarodowej, czy one są, nie wiem, wysokie, kompetencje budowania, no właśnie, szukania sojuszników, jak oceniane jest przywództwo w danym państwie. Więc generalnie można powiedzieć, że to zarządzanie reputacją to jest również zarządzanie oczekiwaniami wobec państwa. I można pomyśleć, że jakby nie w ten sposób była rozumiana polityka zagraniczna przez Zjednoczoną Prawicę. I wręcz to było wprost otwarcie mówione, że to nie to jest najważniejsze, tak jak nas inni odbierają. Ja jak powiedziałam o tym, że jakby chociażby na to hasło, że Polska wraca, ja to dałam ze znakiem zapytania, bo ten główny nurt mówił tak: po październiku 2023 roku Polska wraca. I z czym było w ogóle to spowodowane? No, było, myślę, kilka powodów, dlaczego w ten sposób ta ulga była widoczna. Przede wszystkim podkreślano to, że po tych wyborach z października Polska wraca na tą ścieżkę
demokracji liberalnej i porzuca taki kolizyjny kurs wobec Unii Europejskiej. I można powiedzieć, że ta ulga była zarówno wewnętrzna, nie dla wszystkich, tak, ale dla tych, którzy byli i sprzeciwiali się Zjednoczonej Prawicy, jak i no właśnie na zewnątrz. Kolejna kwestia, o której tutaj trochę to nawiązuje do tego, co pani powiedziała, to taka optymistyczna to była wiadomość dla tych europejskich polityków, znowu mówię, głównego nurtu, że możliwe jest pokonanie rządu, który sięga po takie narzędzia populistyczne, nawet jeżeli on nagina zasady uczciwej konkurencji wyborczej. Tutaj jestem taka dosyć delikatna, ale nie nazwałabym tych wyborów nieuczciwymi, tak? Ale były tam takie momenty, czyli to chociażby wykorzystywanie nadmierne, bo to, że rządzący lubią sięgnąć po przekonywanie, że właśnie są świetnie i nieba uchylają, czy to samorządom, czy to konkretnym grupom społecznym, to wydaje się naturalne. Natomiast tutaj rzeczywiście było sporo takich posunięć, które, czy na przykład ten pomysł, żeby połączyć pomysł taki rodem z Budapesztu, tak? Czyli żeby wybory połączyć z referendum, to też miało podnieść frekwencję. No znowu można powiedzieć, że nie nazwałabym tego nieuczciwym chwytem, tak? Zresztą wyborcy odpowiedzieli na ten chwyt w taki sposób, że była ponad 30-punktowa różnica procentowa pomiędzy frekwencją w referendum a wyborami, które przecież odbywały się w tym samym miejscu, więc różne chwyty były tutaj stosowane mniej bądź bardziej uczciwe, a to, że nie do końca to było uczciwe, czy to wykorzystywanie na przykład mediów, no to zostało potwierdzone przez wiele raportów organizacji międzynarodowych, w których Polska jest i nie tylko Polska. Więc to było takie optymistyczne i między innymi dlatego, i to nie był tylko październik. Nie wiem, czy Państwo obserwowali szczyt, czy spotkanie tak na szczycie partii, które należą do Europejskiej Partii Ludowej, tam gdzie Donald Tusk był przewodniczącym, już nie jest przewodniczącym, to się działo, jeśli dobrze pamiętam, w Bukareszcie. Miesiąc temu czy dwa miesiące temu. No i okazało się, tak przynajmniej donosiły polskie media, że skradł show Ursuli von der Leyen, dlatego że no, oczywiście ona była witana jako ta, która dostała nominację na to, żeby po wyborach do Parlamentu Europejskiego być tą kandydatką wiodącą Europejskiej Partii Ludowej. No więc de facto pewnie kolejną kadencję szefową Komisji Europejskiej, ale że największy entuzjazm jednak wywołał Donald Tusk. Ponownie dlatego, że po pierwsze mówił o tym, czy jest symbolem tego, że z populistami da się wygrać, to jedno, a każdy patrzy przez swój pryzmat i jak ma jakichś populistów u siebie w kraju, to mówi, to jest nadzieja. No a druga rzecz, no to oczywiście to, w jaki sposób mówił o stanie świata, można nawet powiedzieć, tak, kiedy mówił, że żyjemy w okresie przedwojennym, tak, i to na pewno się przebiło również. No ale tutaj to jakby w tym slajdzie nie o tym chciałam powiedzieć. No i to oczekiwanie, że rząd Donalda Tuska stanie się bardziej skłonny do współpracy w Unii Europejskiej, jak już powstanie, no bo wiemy, że on nie od razu powstał, tylko dopiero w grudniu. No i to wszystko skutkowało, te oczekiwania, być może nadmierne, może nie, tym, że Komisja Europejska w tej jednej sprawie, o której wspominałam na początku, czyli dotyczącej Funduszu Odbudowy, no udzieliła sporego kredytu zaufania i wypłaciła tą pierwszą transzę środków z Funduszu Odbudowy, mając świadomość, że to, co blokowało te środki, tak naprawdę nie zostało zmienione, tak? Dlatego, że nie tylko dlatego, że jest jeszcze za wcześnie, czy jakby powiedzieli przeciwnicy Zjednoczonej Prawicy, bałagan był zbyt duży, żeby go już uporządkować, no ale również dlatego, że proces ustawodawczy jest taki, że finalnie na samym jego końcu jest prezydent, któremu w żaden sposób te reformy, które nazywane są oczywiście przez Komisję Europejską jako naprawianie polskiego sądownictwa, niezależności polskiego sądownictwa, a przez obecną opozycję, czyli dawnych rządzących, jako próbę podporządkowania nas woli Komisji Europejskiej, że no,
prezydentowi te zmiany się nie podobają, czemu daje wyraz, czy to wetując, czy odsyłając do Trybunału Konstytucyjnego te zmiany. No i tutaj na tym zdjęciu go przywołałam, ale w innej aranżacji, tak? Dlatego że no, jak powiedziałam, że ta zmiana niekoniecznie jest taka diametralna, no to w niektórych aspektach, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, która przecież wpływa na sytuację międzynarodową państwa, zmiany są, no można powiedzieć, spektakularne, chociaż spektakularne to brzmi pozytywnie, tak? Są duże, głębokie, tak? No i przykładem tego jest ogłoszenie kilka tygodni temu przez Radosława Sikorskiego, że kończy on, swoją decyzją kończy misję ponad 50 ambasadorów Polski na świecie, no bo to nie w Europie, nie ma aż tylu krajów, no, może są, ale patrząc z punktu widzenia Unii Europejskiej, to oczywiście nie chodzi tylko o Unię Europejską. Momentalnie Andrzej Duda przypomniał, otwierając konstytucję, że ambasadorów powołuje i odwołuje prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Tak? I stąd właśnie to zdjęcie, jest naprawdę bardzo mało zdjęć wspólnie tych dwóch polityków, to jest moment odbierania nominacji ministerialnej. Były dwa zdjęcia, ale to mi się podobało bardziej, ponieważ obaj panowie widać, że nie są z tej samej rodziny politycznej. Więc tu jest jasne, że ta sytuacja jest napięta. No i wszyscy się zastanawiają, czy to będzie pat, czy współprac, czy w niektórych momentach jednak oba pałace, można powiedzieć, będą ze sobą współpracować. No bo z jednej strony oczywiście to jest do obejścia, tak? Znaczy nie chodzi o obchodzenie konstytucji, ale jest sposób, w jaki można ten pat rozwiązać, czyli po prostu obniżenie rangi, tak, przedstawiciela Polski za granicą. No i Radosław Sikorski mówi, że takie sytuacje były raczej historycznie, niekoniecznie w tej historii po 89 roku. No i no jeżeli taka jest wola prezydenta, to on się co prawda dziwi, ale czy to powiedział Donald Tusk, już nie pamiętam, to ten sam rząd, tak, że no byłoby to dziwne, no i będą oczywiście rozmawiać. No bo to jest konieczne, wymuszone przez polską konstytucję, tak? Ani minister spraw zagranicznych nie jest w stanie samodzielnie tego przeprowadzić, ani prezydent nie jest w stanie tego samodzielnie przeprowadzić, dlatego że zawsze musi zasięgnąć opinii ministra spraw zagranicznych. Zresztą no, to nie jest jedyny ten taki punkt, gdzie widać, że pomysł z 97 roku na konstytucję może nie był, pewnie nie był wcale taki zły, tak? Czyli że rzeczywiście nie da się zawłaszczyć całej władzy, tak? Czyli jeżeli mamy, po pierwsze w Polsce ewidentnie, skoro kadencje chociażby są nie tej samej długości, to zawsze jest to ryzyko, że nawet gdyby wybory w którymś momencie odbywały się w tym samym roku, jak było w 2015, no to w którymś momencie ta władza może się zmienić, czyli że będzie to koabitacja. To oczywiście sprawia, że czasami mamy ból głowy, jak to rozwiązać, ale z drugiej strony można powiedzieć, że to zmusza polityków do tego, żeby szukać jakiegoś kompromisu, a Polacy akurat w kompromisach nie są najlepsi, tak? To trzeba powiedzieć, że to nie jest, nie wiem, taki kraj jak Szwajcaria czy Belgia, gdzie to jest DNA polityków i wiedzą, że trzeba szukać tego kompromisu. No i ostatni przykład to z panią Hanną, żeśmy się śmiały chwilkę przed wykładem, że rzeczywistość zawsze dostarczy coś przed wykładem. A propos tego, ile zmian i jak ta współpraca może wyglądać, tu konkretnie piję do kolacji, która się odbyła w środę, czyli przedwczoraj w Nowym Jorku między Andrzejem Dudą a Donaldem Trumpem. Tak? Bo doszło do takiej nieformalnej kolacji. Tak, prezydenta urzędującego z byłym prezydentem i kandydatem na prezydenta. I to było ciekawe, bo znowu, zazwyczaj nie wiemy, jaki był pomysł na początku na to, czy jakie były reakcje na początku. To, na czym się opieramy, to są tak zwane doniesienia prasowe. Tak? Więc rzeczywiście na początku było to niemal rutynowo, w momencie, kiedy kancelaria prezydenta Andrzeja Dudy zapowiedziała, że
do takiego spotkania dojdzie i z dumą to ogłosiła, że oto Donald Trump, który no, ma duże szanse na to, żeby te wybory wygrać, więc do takiego spotkania dojdzie i że świetnie, więc niemal rutynowo od razu pojawiły się głosy, że co to jest w ogóle za pomysł. Ledwo dzień wcześniej Donald Trump zeznawał jako osoba oskarżona o, jak Państwo widzą, różne rzeczy. Nieważne, a drugiego dnia się będzie spotykał z urzędującym prezydentem, no może nie najważniejszego kraju na świecie, trudno, ale jednak jest to prezydent. Natomiast już po tym, jak to spotkanie się odbyło, zaczęły płynąć takie komentarze, i teraz mówię nie prasowe, ale w prasie jakby ogłoszone, rządu, czy to premiera, czy to właśnie ministra spraw zagranicznych, że nawet jeżeli tam za dużo się nie ugrało, to może to nie jest taki zły pomysł, bo jeżeli rzeczywiście będzie tak, że w listopadzie zmieni się lokator Białego Domu, no to może to utrzymanie dobrych relacji i próba wpłynięcia na niego, chociażby w kontekście pomocy dla Ukrainy, która utknęła w procesie decyzyjnym Stanów Zjednoczonych, no to może to nie jest zły pomysł. To jest z punktu widzenia osoby, która codziennie obserwuje politykę, to było swoiste nowum, tak? Dlatego, że w ten sposób to o tym opowiedziano. Co więcej, Radosław Sikorski stwierdził, że wszystko to, co tam się dzieje, może nie wszystko, ale cała ta wizyta, ona była robiona w porozumieniu z kancelarią również premiera. Więc może nie jest tak źle, jak czasami się wydaje, kiedy dochodzi do takiego spięcia typu wymiana 50 ambasadorów, no to jasne jest, że to spięcie jest. Teraz jak mówię o tej też zmianie czy kontynuacji, co się stało, czy co się dzieje z antyniemiecką narracją polskiej prawicy? Jak powiedziałam, ona dalej jest, tyle tylko, że waga jest trochę inna, tak? Przed wyborami to jest tak naprawdę dosyć podobne, chociaż no, staram się wybrać takie kwiatki, można powiedzieć, żeby one nie były tożsame. Natomiast uderzanie w Niemcy, które my, europejści, czasami interpretujemy jednak jako taką próbę uderzenia w Unię Europejską, ale pośrednio, dlatego że no, Unia Europejska kojarzy się dobrze, raczej dobrze w Polsce, to się odrobinę zmienia, ale kojarzy się dobrze, a wzbudzenie resentymentu niemieckiego jest łatwe. Tak? W związku z tym, żeby nie wpaść w swoją pułapkę, że będziemy krytykować, teraz mówię nie my, tylko Zjednoczona Prawica, Unię Europejską, no to pokażmy, że tak naprawdę tu nie chodzi o jakiś wspólnotowy projekt, tylko że za wszystkim stoją Niemcy. I w zasadzie można powiedzieć, że niemal wszystkie te cytaty umieszczone po Państwa lewej stronie, wszystkie one pochodzą od, czy zostały wypowiedziane przez Jarosława Kaczyńskiego. Ten ostatni na przykład, kiedy powiedział w reakcji na to, było przed wyborami, kiedy Niemcy zaproponowały, dużo przed wyborami, kiedy na Polskę spadły te dwie rakiety zagubione na blisko granicy ukraińskiej, i wtedy niemiecka minister obrony zaproponowała dostarczenie patriotów na granicę wschodnią Polski. Wtedy Jarosław Kaczyński powiedział, że przypomniał, bo to już kiedyś wcześniej też mówił, że przynajmniej 7 pokoleń musi minąć, abyśmy zaakceptowali w Polsce wojska niemieckie, tak? Więc i te pozostałe to właśnie, że za Unią Europejską tak naprawdę, czy za sznurki pociągają Niemcy. I jak powiedziałam, po wyborach 2023 roku zmieniło się to, że ta partia nie rządzi, tak? Ale jakby trudno jest wyjść z kolei, zwłaszcza, że jesteśmy, tu pani powiedziała, że jesteśmy, że Polska jest po wyborach, Niemcy są przed wyborami, my jesteśmy teraz permanentnie przed wyborami, bo właśnie jesteśmy w trakcie końcówki wyborów lokalnych, zaraz wchodzimy w europejskie jak wszyscy. W związku z tym to wyjście z kolei takiej antyniemieckiej retoryki opozycji obecnej zupełnie nie wychodzi. Nie wiem, czy zaczęło się, ale chyba tak, chyba chronologicznie zaczęło się od tego, jak Jarosław Kaczyński w Sejmie powiedział premierze Donaldzie Tusku, że on nie wie tam, kim byli jego dziadkowie, ale generalnie jest agentem niemieckim i to wie doskonale. Były ambasador, czyli pan Przyłębski tutaj w Niemczech, znaczy nie powiedział tego w Niemczech, tylko już w Polsce, bo przecież już nie jest ambasadorem, że niemiecki koncern, to była bardzo długa wypowiedź, ale między innymi o tym, że to właśnie niemieckie koncerny medialne są jednostronne, fake news, a potem się zaczęło, że w zasadzie alternatywa dla Niemiec to
ma rację, jeśli chodzi o politykę wewnętrzną w Niemczech, czyli to była taka dosyć rozbudowana wypowiedź, no ale powiedzmy, że pobieranie alternatywy dla Niemiec nie jest przykładem antyniemieckiej retoryki, natomiast mówienie o tym, że jeżeli jakieś media są w rękach niemieckich, firmy niemieckiej, no to, to jasne jest, że będą bruździć w Polsce, jasne zdaniem wypowiadającego te słowa, czy też ostatnie wypowiedzi dotyczące po ataku Iranu na Izrael i tego, jak Iran wyszedł w miarę obronną ręką z tego, czyli dyskusja o europejskiej tarczy rakietowej czy antyrakietowej, czy tej kopuły, to przypominanie przez ministra obrony, ale również przez prezydenta, ale uwaga, to jest biznesowy projekt niemiecki, tak? Więc to jest może trochę zmiana tonu, ale też trzeba o tym przypominać. I tutaj króciutko zdjęcie. To jest zdjęcie wykorzystywane podczas kampanii w październiku 2023 roku, które miało pokazać oczywiście to, że Donald Tusk jest mały, nie jest przypadkowe, ma on być dzieckiem dwóch polityków. To i tak jest w miarę łagodne, można było, jak Państwo sobie mogą wyobrazić, można było wybrać postacie historyczne i myślę, że takie też były, ale akurat nie ma sensu takich pokazywać. No i dwa ostatnie, jeśli dobrze pamiętam, slajdy. To jest kwestia, z czego może wynikać rozczarowanie Polską po październiku na arenie międzynarodowej, nie wewnątrz, bo to w ogóle temat na inny wykład. No przede wszystkim to, że być może niektórzy politycy, znowu tego głównego nurtu w Europie, trochę ze zdziwieniem stwierdzili, że podejście nowego rządu, czyli tego okrzykniętego jako liberalno-demokratycznego, to jest w wielu kwestiach, czy może nie w wielu, ale w kluczowych kwestiach jest podobne, że zasadniczo się nie różni od tego, jakie było prezentowane przez Zjednoczoną Prawicę, a powiedzmy, że styl to trochę za mało, tak? Więc, czyli to jest kwestia głosowania, wprowadzenia głosowania większością kwalifikowaną w kwestiach polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, a podejście do Zielonego Ładu, czy polityki migracyjnej. No, powiem tak, że ja akurat dyskurs na temat polityki migracyjnej analizowałam jeszcze przed wyborami i to akurat mnie nie zdziwiło, dlatego że już przed wyborami politycy Platformy Obywatelskiej czy szerzej Koalicji Obywatelskiej no wcale nie byli takimi, jakimi niektórzy sobie wyobrażali, tak? Czyli jeśli chodzi o tą sekurytyzację polityki migracyjnej, czyli wskazywanie, że generalnie migranci to jest źródło niebezpieczeństwa, to ono było obecne w debatach parlamentarnych, również przed wyborami. No można powiedzieć też, że czas przed kampanią wyborczą rządzi się trochę innymi prawami, zwłaszcza kiedy w referendum było pytanie o budowanie muru i tak dalej i o przymusowych relokacjach, tak? Więc jasne jest, że partia, która walczy o władzę, może nie będzie wprost mówiła, że wszystko popiera to, co z Unii Europejskiej przyjdzie. Natomiast po pierwsze nie było to tylko podczas kampanii, no a po drugie po kampanii okazało się, że chociażby ostatnio głosowany pakt o migracji i azylu tutaj politycy, czy deputowani w Parlamencie Europejskim Platformy Obywatelskiej zagłosowali przeciw, podobnie jak Prawo i Sprawiedliwość. Oczywiście motywacja mogła być inna, no ale było to pewnie jakieś zaskoczenie. Pytanie, sugestia, dlaczego tak jest, to, że w związku z tym, że aktualna opozycja kontynuuje tą antyniemiecką i antyunijną narrację, można powiedzieć, że w jakimś sensie to wiąże trochę ręce, czy nie pozwala, to jest takie optymistyczne wytłumaczenie, nie pozwala premierowi Tuskowi, ministrowi spraw zagranicznych wprowadzać tego, co być może ich zwolennicy by chcieli, tak? Czyli muszą na każdym kroku pokazywać, że skutecznie bronią polskich interesów. Czyli na przykład mówienie o tym, że w Unii Europejskiej to nie jest czas na otwarcie traktatów i dyskutowanie, bo nie ma na ten, o tym większości. Oczywiście no, rzeczywiście czasy mamy niespokojne na arenie międzynarodowej, natomiast nawet jeszcze przed tym, co wydarzyło się
7 października w Izraelu, czyli atak Hamasu, obecnie wojna wisząca na włosku i permanentny problem, wojna w Ukrainie, to wszystko jednak nie sprawia, że wcześniej Donald Tusk mówił, że tak, reformujmy, pogłębiajmy integrację. Poza tym jest jeszcze takie oczekiwanie ze strony polskiej opinii publicznej, że Polska będzie asertywna w negocjacjach unijnych. Tak? To między innymi ostatnio raport More in Common też to wskazuje, że Polacy uważają, że jest 20 lat, tak, okrągła rocznica, to my już powinniśmy być dojrzałymi członkami Unii Europejskiej, a dojrzałość oznacza asertywność. Więc to oczekiwanie opinii publicznej też jest takie, że już przestańmy mówić, że Polska jest taka euroentuzjastyczna, bo entuzjazm kojarzy się z młodością, nawet z dziecięcym wiekiem, tak? A my powinniśmy walczyć o swoje. No i na pewno nie pomagają chociażby protesty rolników w Polsce przeciwko Zielonemu Ładowi, który nie został zbyt dobrze wytłumaczony polskiej opinii publicznej, ale to nie jest tylko kwestia propagandy, tak? Bo to nie chodzi o to, że jakbyśmy zrobili dobry PR Zielonemu Ładowi, to wszyscy by się na niego zgodzili, no ale na pewno tego zabrakło, no i podsycane są w związku z tym nastroje antyunijne, antyukraińskie, co z perspektywy nadchodzących wyborów do Parlamentu Europejskiego oczywiście nie jest wygodnym klimatem dla obecnie rządzących. I już ostatni slajd na temat wyzwań na arenie międzynarodowej, bo to troszeczkę pokazuje, czy zawsze możemy się zastanowić, a co by było, gdyby jednak to była trzecia kadencja z tymi wyzwaniami, z którymi mamy teraz do czynienia. I w żadnym razie nie chcę tego kończyć, przechodząc do dyskusji, mówiąc, że byłaby katastrofa, no bo tego też nie wiemy. Natomiast no to, co jest jasne i o co teraz zabiega rząd, no to po pierwsze to jest ofensywa dyplomatyczna nie tylko w Stanach Zjednoczonych, tak? Bo tutaj też znowu widzieliśmy to współdziałanie prezydenta i premiera, którzy pojechali razem pod pretekstem, że świętują wejście Polski do NATO, czy kolejną rocznicę wejścia Polski do NATO, ale jednak chodziło też o to, żeby porozmawiać może z różnymi środowiskami i co więcej pokazać to, że nawet jeżeli się politycy spierają na arenie wewnętrznej, to ten interes, żeby Ukraina wytrwała, jest taki sam, ale ta ofensywa dyplomatyczna, ona się oczywiście toczy również w Europie, a żeby zapobiegać efektom tego zmęczenia opinii publicznej, światowej opinii publicznej wojną i pojawiania się kolejnych konfliktów, które no siłą rzeczy przykrywają ten konflikt, który toczy się od ponad 2 lat. A rewitalizacja i ożywienie Trójkąta Weimarskiego, może to nie jest wyzwanie, ale to okazało się teraz możliwe, tak? To przecież czas, już pogrzeb Trójkąta Weimarskiego był co najmniej kilkakrotnie, tak? I natomiast teraz się okazuje, że to może jednak zadziałać, może również dlatego, że relacje niemiecko-francuskie nie są tak idealne, więc ten impuls czy ten wkład Polaków jakoś może być widoczny, ale znowu poprzednia ekipa tym formatem nie była zainteresowana, wierząc, że on już po prostu nie żyje, tak? W związku z tym nie ma sensu go reaktywować. Oczywiście również kwestia wspierania tych projektów, które mają wzmocnić zdolności obronne Europy, no bo ten strach Donalda Trumpa, tak, Donaldem Trumpem jest spory, no i nawet mówi się w tej perspektywie o tym, że Polska będzie obsadzała komisarza do spraw obrony w nowej komisji, widząc na tym miejscu obecnego ministra spraw zagranicznych w Polsce. No zobaczymy, jak będzie, natomiast no, generalnie rzeczywiście Polska, która wydaje teraz 4% PKB na zbrojenia. Czy my to dobrze oceniamy, czy nie, to jest inna rzecz, no, ale stała się pionierem tych dozbrajania się, więc jakby ma tą legitymizację do tego, żeby być wiarygodna, o wiarygodności w reputacji, żeśmy mówili. No i oczywiście to, co jest celem, to jest również odzyskanie takiej roli, no nie mówię, że kluczowego, ale jednego z kluczowych graczy w Unii Europejskiej i NATO. I znowu Zjednoczona Prawica, nie powiem nawet, że czy to miała tego, czy nie, to nie jest kwestia, ale nie miała takiego celu, uznając, że no właśnie przez to, że nie należy do głównego
do głównego nurtu, nie jest w mainstreamie, co w jakimś sensie pokazywało to, co się działo w Parlamencie Europejskim, ale oczywiście nie tylko o to chodzi, że nie jest lubiana, tak? Jest raczej za wszystko krytykowana. No i skoro była taka wizja, że instytucjom unijnym chodzi o to, żeby jak najszybciej ten rząd zmienić, no to trudno jest uznać, że rozsądnym z perspektywy takiego rządu byłoby ubieganie się o tą właśnie kluczową rolę w Unii Europejskiej, skoro kwestionowany był cały projekt i nasza w nim obecność, chociaż oczywiście o polexicie nie było mowy, to naprawdę były tylko takie filipki, można powiedzieć, jednego z mniejszych koalicjantów, czyli suwerennej Polski, gdzie jeden z polityków mocno aktywny, głównie w mediach społecznościowych, mówił o tym, że dobrze, to do 2027 to jeszcze nam się opłaca, czyli do tej aktualnej perspektywy finansowej być w Unii Europejskiej, ale potem to już się nie opłaca, róbmy referendum i wychodźmy. To ja tutaj przestanę. Jak Państwo widzicie, 13 slajdów, a ja rozmawiam przez godzinę. Więc przepraszam, jeżeli Państwa znudziłam, jeżeli mówiłam o rzeczach, które są dla Państwa oczywiste, ale jeżeli nie przepraszam, jeżeli były kontrowersyjne, bo o to chodzi, bo wtedy może będzie dyskusja. Dziękuję bardzo. Bardzo dobrze. Proszę Państwa, no otwieram dyskusję. Także kto chce zadać jakieś pytanie? Albo komentarz. Albo komentarz, proszę podnieść rękę. Tam tak. Idziemy. Czy wszystko jasne? Wszyscy się ze wszystkim zgadzają? Nie, ja mam nadzieję, że nie wszyscy się ze wszystkim zgadzają. Ja może tylko poruszyła Pani głośniej, Kaniu. Wyborów, frekwencji w Niemczech. Sprawdziłam przed chwilą. Frekwencja najniższa była 70%. A najwyższa 90%, a tak się wokół 80%. Tak mi się właśnie wydawało. Na przestrzeni tych wszystkich lat utrzymywała. 76% ostatnio. Tak, i Niemcy nigdy nie miały przecież głosowania obowiązkowego, tak? Bo ta wysoka frekwencja jest również w Belgii, w Luksemburgu powyżej 90%, no ale to jest związane z przymusem wyborczym. A tu jest przymus raczej wewnętrzny, tak, obywatelski. To świadomość, tak? Tak, tak, bo przymus źle brzmi, tak? Natomiast to są kraje z przymusem. Jak również dobrze funkcjonujące wybory korespondencyjne. Znaczy nie ma żadnego problemu, żeby dostać materiały do głosowania korespondencyjnego i odesłać. I wszyscy, którzy wyjeżdżają na wakacje, tak to robią. Tak, tak. No, zresztą argument, bo teraz było wielkie zastanawianie się, gdzie zniknęło ponad 20% wyborców, tak? No bo w październiku 75 prawie, a teraz niewiele ponad 50% w wyborach lokalnych. No więc różne były tłumaczenia, ale widzimy ten najgłębszy taki nurek, tak, to jest, jeśli chodzi o młodych wyborców, tak, no więc z jednej strony tematyka wyborów samorządowych może nie do końca ich poruszyła, ale studenci, ja wiem, że to nie jest żadna reprezentatywna próba, ale to jest ta, do której mam dostęp łatwy, no powiedzieli, że no głównie chodziło o to, że akurat w wyborach samorządowych nie można pobrać, trzeba wrócić do miejsca zamieszkania i tam zagłosować. I, czyli ci młodzi ludzie, którzy w dużej mierze napędzili, to ich zryw spowodował aż taki skok frekwencji, nie tylko ich, ale również ich, zrobili to w październiku, ponieważ, i tu trzeba oddać nie wiem, pole, tak, czy sprawiedliwość, o sprawiedliwość Zjednoczonej Prawicy, bo to Zjednoczona Prawica wprowadziła, przez minister cyfryzacji konkretnie wprowadził tą możliwość przed październikiem, żeby łatwo móc głosować, po prostu nie trzeba było iść do swojej gminy, pobrać zaświadczenia, jak to było kiedyś, tylko wszystko można było przeprowadzić przez internet i po prostu przyjść i zagłosować. No i zresztą tuż po wyborach, po 15 października, część polityków Prawa i Sprawiedliwości rzuciła się niemal do gardła, przepraszam za takie przysłowie jakby obrazowe, temu ministrowi cyfryzacji, że jak on mógł nie przewidzieć, że to przecież nie ci wyborcy, co byśmy chcieli, pójdą do wyborów, tak? Ale, no, ale tego nie wprowadzono na poziomie lokalnym. Znowu to będzie możliwe w wyborach do Parlamentu Europejskiego, ale ta akurat frekwencja, nie wiem jak w Niemczech, ona też jest na pewno niższa niż w wyborach krajowych, ale wyższa pewnie niż u nas. No, u nas najwyższa była w 2019 roku, to było nieco ponad 40%, no bo politycy tak już nas rozgrzali do tej elekcji, że mimo, że tam
ludzie nie do końca wiedzą, niektórzy nawet nie wiedzą, że trzeba głosować, więc ta frekwencja jest dlatego, niektórym się naprawdę wydaje, że to nadal, jak przed 79 rokiem, to parlament, czyli Sejm, wyznacza reprezentantów do Parlamentu Europejskiego, więc jeżeli część ludzi ma taką świadomość, no to trudno, żeby poszli na te wybory, bo nie wiedzą, że one są, tak? Więc tak, to z tymi młodymi i tu zgadzam się, że jak się ułatwi sposób głosowania, to dużo można zdziałać, tak? Czy prowadzać, nie wiem, wybory, tu pani mówiła o korespondencyjnych, ale na przykład przez internet w Polsce nie ma, my się tak bardzo boimy, że system padnie albo ktoś nas podejrzy, że myślę, że jeszcze długo taka dyskusja będzie w Polsce ucinana. Może jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? O, proszę bardzo. Interesuje mnie, jak Pani jako politolog, czy polska politologia jako taka ocenia szansę koalicji rządowej w Polsce teraz utrzymania się na dłuższy okres. Jako że w Niemczech, Pani wie na pewno, koalicja jest też z partii sprzeciwnych praktycznie obozów politycznych i to doświadczenie na pewno nie jest pozytywne, bo rząd niemiecki w tej chwili praktycznie nie funkcjonuje. Jak ocenia Pani szansę w tej polskiej koalicji trzech partii, które również nie są na pewno w tej samym obozie politycznym? Tak, no, tych partii jest nawet więcej. Pamiętam, znowu politycy Zjednoczonej Prawicy policzyli, że jest ich 11, tak? No bo i Koalicja Obywatelska jest koalicją partii, tam jest najwięcej partii i Trzecia Droga dwóch partii, no i i Lewica, no, ona już jest teraz jedną partią, tak? Ale też wiemy, że właśnie środowisko Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Wiosny, no bo przecież Razem jest poza, tylko wspiera, trochę jak w Skandynawii, wspiera spoza rządu, wtedy kiedy uważa to za stosowne. Więc powiem może mniej, chociaż politologicznie też, a bardziej też trochę tak publicystycznie, że jednak przynajmniej na początku, ale ja ciągle myślę, że to jest ciągle początek, że ta świadomość, że gdyby na przykład doszło, no bo jak mówimy o przetrwaniu koalicji, to znaczy, że nie robienia przyspieszonych wyborów, tak? Że jakby świadomość, że cały czas jednak, jeżeli popatrzymy tylko na wyniki partii politycznych i nie są to wyniki sondażowe, no bo właśnie mamy ten maraton wyborczy, więc to jest ten najlepszy sondaż, jakiego możemy się spodziewać, no pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwość jest pierwszą partią cały czas. W związku z tym to zagrożenie z punktu widzenia koalicji rządzącej jest zbyt duże, że gdyby wprowadzić, skrócić kadencję Sejmu z tego powodu, że nie są w stanie się porozumieć, no może spowodować, nawet jeżeli nie wiem, podobny układ, czyli znowu Prawo i Sprawiedliwość ma najlepszy wynik, tak jak miało w październiku, ale nie jest w stanie utworzyć rządu, no to w zasadzie to po co te wybory przeprowadzać? Czyli, że to lepiszcze, jakim jest władza, ale nie w takim sensie tam stołki, pieniądze i tak dalej, tak? Ale no ja jednak jako politolog, może to jest dziwne, ale patrzę jednak na politykę, że większość ludzi, niezależnie od poglądów politycznych, idzie do polityki w innym celu, tak? Czyli, że mają pewną wizję, którą chcą wprowadzić. I w związku z tym, że to sprawi, że że jest tam jednak takie przeświadczenie, że no jakkolwiek byśmy się różnili w wielu kwestiach, a wiemy o jakie chodzi, na przykład społeczno-kulturowe, ale nie tylko, bo to są w momencie, kiedy mamy i lewicę, a z drugiej strony tych, którzy twierdzą, polityków, którzy twierdzą, że chcą na przykład uchylić nieba przedsiębiorcom, no to tam musi zaiskrzeć, tak? Czy jedni mówią, że problem mieszkaniowy trzeba rozwiązywać dając 0% kredyty na to mieszkanie, no ale lewica powie, no, co za głupi pomysł, tak? To tylko napędza tak naprawdę, czy napełnia kiesę, wzrost cen i również no, deweloperom, tak? Więc no, to jest mnóstwo takich kwestii, gdzie tej zgody nie ma, natomiast jednak ta
trauma, to jest za dużo powiedziane, zresztą to nie jest politologiczne określenie, ale ta pamięć, może tak, pamięć 8 lat w politykach chyba jest nawet mocniejsza niż wśród wyborców, ale też nawet ostatnio rozmawiałam z jedną z dziennikarek we Wrocławiu, która pytała, znaczy twierdziła, że te kwestie kulturowe, obyczajowe w kampanii, czy również praw człowieka, ona akurat z tego środowiska lewicowo-liberalnego, więc mówiła, że kwestie aborcji, tak, jako prawo człowieka, że to wszystko powinno również wybrzmiewać w wyborach lokalnych, dlatego że ludzie ciągle jeszcze uważają, że nie zeszli z poligonu, o może tak, tak? Więc to sprawia, że ta wydaje się, że ta spójność, ona, znaczy, że ta koalicja przetrwa, tak? Że by tu nikt nie będzie miał pomysłu, żeby ją opuścić, sprawiając, że ten rząd będzie rządem mniejszościowym. Ale łatwo to na pewno nie będzie, tak? Proszę bardzo, jeszcze jedno pytanie. Tak. Ja mam takie pytanie odnośnie konserwatyzmu. No bo tak, pani wspomniała taki pewien zawód na tym nowym polskim rządzie, na jego, odnośnie jego podejścia do migracji, do Zielonego Ładu, do obronności. A ja sobie myślę, no okej, Platforma Obywatelska zawsze była partią liberalno-konserwatywną. To znaczy jakby polska scena polityczna jest przesunięta na prawo, zawsze była. Z drugiej strony, to jak się patrzy na politykę niemiecką i na to, kto prawdopodobnie wygra następne wybory, to będą to też partie konserwatywno-liberalne, które również są chyba bardziej teraz, może być bardziej konserwatywne niż były 20 lat temu, tak mi się wydaje. No, mi się rodzi takie pytanie, czy taka refleksja, czy jakby to, że partie konserwatywne stają się bardziej konserwatywne, jest odpowiedzią na ten populizm, a może nawet próbą rozwiązania i zintegrowania poglądów społeczeństwa znowu. Bo w Polsce 1/3 ma poglądy jeszcze bardziej konserwatywne. Tak, tak. Ja myślę, że tak. Znaczy, jak pani zaczęła mówić, to tak sobie pomyślałam, zaczęłam sobie w głowie dopowiadać, no trudno być zdziwionym, że partia konserwatywna jest konserwatywna. Tak? Może to zdziwienie wynika, no bo tu bardziej mówimy o tym, jak jesteśmy postrzegani, czy Polska jest postrzegana, czy polski rząd jest postrzegany, na zewnątrz, to jest kwestia tego, że takie było zbudowane takie oczekiwanie, że oto tych, którzy po pierwsze nazywali się cały czas demokratyczną opozycją, bo chodziło o to, żeby pokazać, że jest jeszcze ta konfederacja, ona też jest opozycją, ale nie demokratyczną, tak? No wiemy, jaki był tu zabieg taki, powiedzmy, narracyjny zastosowany przez te partie, które obecnie rządzą, no ale nie powiem, że lewica tam dominowała ten dyskurs, bo nie, no trudno jest dominować przy takim poparciu, jakie obecnie lewica ma w Polsce, ale to takie cały czas powtarzanie przez oponentów politycznych właśnie z prawej strony sceny politycznej w Polsce, że no Platforma Obywatelska to po prostu już tak skręciła na lewo, tak, że tak, może z perspektywy w polskim kontekście, tym przesuniętym na prawo, jak pani powiedziała, no to jak ktoś się zbliża do centrum, jest już uznawane, że jest lewicowy, tak? Trochę może złe porównanie, tak jak w Stanach Zjednoczonych, jak Bernie Sanders, to już komunista, socjalista to na pewno, tak? No z perspektywy europejskiej socjaldemokrata po prostu, tak? Więc można powiedzieć, że w Polsce też, jeżeli Platforma Obywatelska zaczęła mówić o, zwłaszcza ustami Rafała Trzaskowskiego, czyli prezydenta Warszawy, zwłaszcza podczas tych eventów Campus Polska, czyli eventów skierowanych do młodych ludzi, tam się wprost mówiło od dawna już o tym, że Platforma Obywatelska będzie popierała złagodzenie ustawy aborcyjnej, no to z punktu widzenia no właśnie polityków konserwatywnych, no to już jest po prostu lewactwo, tak? Więc w tym sensie to oczekiwanie było trochę inne. Natomiast jakby ta druga część pani pytania, dlaczego tak się dzieje? Ja mam podobną intuicję jak pani, tak? Czyli że to jest poszukiwanie, bo często się mówiło jeszcze parę lat temu, co prawda mniej o populizmie, ale o tej takiej lewicy, a może nawet skrajnej lewicy. Na przykład w przypadku Francji, że prawica, ta powiedzmy republikańska, powinna, czy konserwatywna, powinna przejmować te, przynajmniej część tych haseł, no nie tylko chodzi o hasła, tak, ale programu skrajnej prawicy,
czy populistów, dlatego że to, no skoro jest taka potrzeba w społeczeństwie, to zagospodarujmy ją. I wtedy odpowiedź wielu politologów mówiło, to jest niedobry pomysł, na pewno nieskuteczny, dlatego że wyborcy, po co mają głosować na atrapę, tak? I taką atrapą skrajności czy populizmu byłyby te partie konserwatywne, nazwijmy, czy republikańskie, skoro możemy zagłosować na oryginał. Natomiast teraz się jednak wydaje, że mimo tych bardzo nam się wydawało mądrych podpowiedzi, że to nie jest dobry pomysł, to jednak liderzy partii prawicowych jednak idą w tym kierunku i budują swoją, próbują zbudować swoją wiarygodność właśnie na takim jednak przesuniętym bardziej na prawo apelu, tak, nie wiem, wyborczym, politycznym. A może to jest problem, że elity intelektualne zupełnie nie mają nic wspólnego z tym człowiekiem z ulicy, a politycy jednak lepiej słyszą, przynajmniej mają pewnie lepsze badania. Mają lepsze, no teoretycznie to my robimy też czasem im te badania, tak? Ja, więc, ale więc może to nie przewidywa. Ale też znowu ja cały czas tam wracam do tej Polski, bo ona jest dzisiaj naszym punktem odniesienia. A poza wszystkim wiadomo, że jest najważniejsza na świecie, więc, można powiedzieć, że często się mówi o tym, jak duża jest dysproporcja w Polsce pomiędzy społeczeństwem i oczekiwaniami, a klasą polityczną, tak? No oczywiście mówi to przede wszystkim ta liberalno-lewicowa część, no ale wiele badań pokazuje, chociażby właśnie to nie tylko chodzi o aborcję, to chodzi o też kwestie in vitro, ale znowu nie tylko o prawa reprodukcyjne, ale również inne kwestie, no właśnie takie światopoglądowe, chociaż lewica bardzo nie lubi tego określenia, tak? Czy społeczno-kulturowe, że Polacy są bardziej progresywnie nastawieni niż polska klasa polityczna i zawsze jest pytanie, czy nie, kwestie dotyczące klimatu, tak, więc no to i że z czego to się bierze, ale też mam podobną opinię na temat polityków jak pani, bo jak powiedziałam, że uważam, że politycy raczej idą do polityki po to, żeby dobrze zrobić w swoim mniemaniu, tak, to również politycy, nie wiem jakie państwo mają doświadczenia, ale uważam, że co do zasady mają po pierwsze bardzo wysoki poziom inteligencji emocjonalnej i bardzo dobrze wychwytują. No ale z tego co wiem, to też jest uroczym człowiekiem w kontakcie bezpośrednim, tak? Więc w tym sensie można powiedzieć, że te emocje, o których pani powiedziała, czytanie emocji, niekoniecznie z badań, tak? Ale może rzeczywiście lepiej im idzie niż tym naukowcom, tak, którzy siedzą, nie tylko siedzą w bibliotece, ale którzy właśnie siedzą w swoich bankach. Tak, siedzą w bankach. Tak. Jeszcze jakieś pytanie z sali? Proszę bardzo. Ja się zastanawiam taką rzecz, która wiąże się z tematem, ale z bardziej ogólnym, gdzie chodzi o pytanie, czy jest u nas w Polsce system edukacji politycznej, nie ma, czy politologia, to się rozkłada na historię, jest i Polski, tam Gnastu i tak dalej, ale czy otworzy jakiś spójny program, który pozwala temu młodemu człowiekowi po dojściu do pełnoletności, matury, mieć jakiś aparat pojęciowy, jakiś kompas, który wykluczy, że zostali płaskoziemcą gospodarzy, gdzieś w ekonomii, czy polityce, czy każdej innej, na przykład polityka polska, gdzie imitatem płaskoziemcą. Więc mam takie pytanie, czy jest podstawa fundamentalna, jest ta płyta ekonomiczna, na świecie to wszystko? Teoretycznie tak, dlatego że oczywiście są opracowane podstawy programowe, tak, które mają być spójne, tak, czyli tak jak pan powiedział, w zależności to przecież jest podzielone na kilka przedmiotów. Czy to działa? Ja otrzymuję, że tak powiem, osoby, młode osoby, które jeszcze kończą edukację, czyli na tym najwyższym etapie, czasami mam wrażenie, że nie do końca, tak? To spełniło swoje efekty, chociaż nie chcę narzekać na studentów, bo są różni. Co by pokazywało, bo też rzeczywiście, no, praktycznie od początku lat 90.
polskie ekipy polityczne poszły w taką raczej w stronę decentralizacji edukacji, czyli też dawanie dużego pola popisu czy wolnej woli nauczycielom, tak? Więc też nie chcę zrzucić wszystkiego na nauczycieli, dlatego że sama wiem, że to niekoniecznie ja mogę się dwoić i troić, a student i tak pewnych rzeczy nie przyswaja, tak? Ale być może to jest też kwestia tego, że podstawa programowa jest taka sama dla wszystkich, jest pewnie u Państwa w Niemczech podobnie, jest tak, że jest niekończąca się dyskusja, czy ona nie jest przeładowana, czy ona jest dobrze wyprofilowana. No i jak powiedziałam o tej decentralizacji, to oczywiście trochę był ten przerywnik dla Zjednoczonej Prawicy, która nie od razu zaczęła centralizować. Pierwsze, co się zaczęła robić, to reformować system cały edukacyjny. To mniej ma do czynienia z tymi podstawami programowymi i temu, jak wyobrażamy sobie edukację obywatelską, bo myślę, że to nawet nie tylko o polityczną chodzi, ale w ogóle obywatelską, za którą akurat system niemiecki jest bardzo, bardzo chwalony, tak? W jaki sposób edukacja obywatelska została wdrożona. Może to jest to tak jak czasami Finowie są dumni ze swojego systemu edukacji, oni są też chwaleni i oni mówią tak, my rzeczywiście mamy dobry, ale Niemcy są powszechnie w Polsce chwaleni za edukację obywatelską w szkołach. Brak wiedzy. Może tak. Więc tutaj najpierw się zaczęło od właśnie wywracania wszystkiego, powracania do układu 8+4, bo jak to Jarosław Kaczyński kiedyś powiedział, on tak chodził do szkoły, proszę, efekt jest dobry, to wróćmy z powrotem do tego samego. No ale potem się zaczęło, to pewnie też do Państwa tutaj dotarło, czyli zmiana tego, czego będziemy uczyć. Zmiana również nazw przedmiotów, ale tego, czego będziemy uczyć na historii najnowszej, no bo to ubolewanie chociażby, że polski uczeń kilkakrotnie w swoim systemie edukacji zapoznaje się z Egiptem starożytnym, a nie dochodzi do okresu powojennego, po II wojnie światowej, jest problemem. No więc tu rzeczywiście była ta próba, żebyśmy nie tylko doszli do, nie wiem, 89 czy nawet do 2000 roku na lekcjach historii, ale również odpowiednio tego ucznia sprofilowali. No i tu znowu z jednej strony część nauczycieli, jeżeli tak do tej pory uczyła, no to dalej tak uczyła, a dla części to był jakby duży dyskomfort, łącznie z tymi nowymi podręcznikami, które starały się jednak pokazać w jakiś sposób może spójny, tak? To, co było w historii, to, co się działo, nie wiem, w latach 80. czy 90. No i to, nie wiem, czy w większości, ale były takie mapki interaktywne, które pokazywały deklaracje szkół, że z tego podręcznika nie będą korzystać. I było całkiem sporo i to nie były tylko duże miasta. Więc w tym sensie takie próby jednak ideologizacja, ja wiem, że Pan nie o tym mówił, tak, ale były takie podjęte próby ideologizacji tej właśnie edukacji obywatelskiej, czy to wiedzy o społeczeństwie, czy to właśnie historii. I powiem tak, że tak, z jednej strony jest ogromna rola nauczyciela, a ja nie wiem, czy się pochwalę, ale tak wytłumaczę, ja też próbuję robić swoje i mam zajęcia na Uniwersytecie Dzieci. No i oczywiście nie z chemii, która najbardziej pobudza wyobraźnię, tylko z edukacji społecznej. To muszę Państwu powiedzieć, że nie jest to proste, ale przynajmniej ma się tę satysfakcję, że te dzieci chłoną, tak? To tylko jest kwestia, no, jasne, że nie można takiej prezentacji wymyśleć, bo sześciolatki nie umieją czytać, więc to mogą być tylko zdjęcia i to się robi. Natomiast i to też moje doświadczenie z edukowania dzieci na Uniwersytecie Dzieci, to jak bardzo ta edukacja, socjalizacja pierwotna wpływa na dzieci. Ja po takim spotkaniu, myślę, że to każdy, kto uczy małe dzieci albo nawet jest pracuje w przedszkolu, to wie, co się dzieje w domu. To ja może nie wiem, co się dzieje w domu, ale po takich jednych zajęciach doskonale wiem, na kogo rodzice tych dzieci głosują, tak? Dlatego, że to przy zajęciach z polityki po prostu wychodzi, ja się ich w ogóle nie pytam, ale to są po prostu frazy rzucane i przecież dzieci nie siedzą na kanapie przed telewizorem, słyszą to w domu, tak? Więc myślę, że jednak szkoła oczywiście ma ogromną rolę, ale socjalizacja pierwotna, również ta polityczna sprawia, że ta edukacja, jakby
efekt jest różny przy różnych uczniach. Ale te dzieci będą kiedyś rodzicami, więc może to jest istotne. Dziękuję Państwu bardzo. Przenosimy się w kuluary. Bardzo dziękujemy Pani Profesor. Ja również dziękuję.